No dobrze, proszę Państwa, dokorzystając i z tego, że troszeczkę czasu mają goście, jak również licząc na Państwa wyrozumiałość, jesteśmy 2 minuty po godzinie 11, spróbujmy zamknąć ten wątek. Co do tego, że powinna być wspólna zgoda, a właściwie, że powinna być zgoda, to chyba jesteśmy zgodni. Natomiast jak tę zgodę osiągnąć, pan poseł Motecki? Czy zgoda w kwestii migrantów, czy zgoda w której kwestii, panie redaktorze? Ja zakładam, że jako społeczeństwo to powinniśmy być zgodni w większości rzeczy. No w kwestii migrantów, no to nie było zgody, kiedy my broniliśmy granicy, tak jak tutaj poseł Moskal mówił, bo pamiętamy przecież te wszystkie wystąpienia z sejmowej mównicy, gdzie pokazywano jakieś dzieci niby, które do Polski miały być przetransportowane. Jak się później okazało, do tego przyznała się przecież redaktor Gazety Wyborczej, czy osoba, z którą Gazeta Wyborcza przeprowadzała wywiad, większość tych scen, większość tych protestów to były zmyślone historie. Zielona granica, na którą zapraszali politycy, która dostaje cały czas nagrody, przedstawiająca Polaków jako po prostu takich ludzi o najniższych instynktach, którzy chcą tylko gdzieś tam doprowadzić do, powiedzmy, nawet do śmierci tych migrantów. Pani Ochojska, która mówiła, że akurat pracowałem wtedy w Lasach Państwowych, że leśnicy zakopują masowo migrantów w lasach. No przecież to była jedność? No to nie była jedność. No to cała ekipa dzisiejsza związana, dzisiaj, która rządzi, atakowała rząd w sytuacji najbardziej kryzysowej, w sytuacji wojny hybrydowej u naszych granic. Przecież nawet posłowie tam biegali, prześcigali się gdzieś tam pomiędzy wojskiem, pomiędzy Strażą Graniczną, próbowali dobiec do tych nielegalnych... No to raptem jeden poseł, Franciszek Sterczewski. No tam jeszcze Szczerba przecież chodził. A Joński, Szczerba z Jońskim nie biegali, oni sobie spacerowali. Panie redaktorze, pani Jolanta Kwaśniewska tam nawet pojechała i coś próbowała tłumaczyć naszym żołnierzom, obrońcom naszych granic. Klaudia Jachira próbowała zrobić niby swoje biuro poselskie tuż przy granicy, gdzie przez tę sytuację teraz wyrzucają z pracy ze służby policjantów. Więc nie było żadnej jedności, nie będzie żadnej jedności, bo naszym interesem narodowym jest to, żeby każdy nielegalny migrant z Polski został deportowany. My nie chcemy tutaj ludzi, którzy docierają tutaj nielegalnie. Jeśli mamy prowadzić politykę migracyjną, to przyjmujmy ludzi, którzy są pożyteczni dla naszej gospodarki. Idźmy wzorem Australii. Ściągajmy tutaj rzeczywiście inżynierów, ściągajmy tutaj ludzi, którzy chcą pracować, tak jak... No moim zdaniem i tak za dużo osób napłynęło do legalnej pracy, ale jeśli mamy kogoś ściągać, no to ściągajmy rzeczywiście do legalnej pracy, a nie zgadzajmy się na to, że nielegalne osoby, które popełniły przestępstwo, nielegalnego przekroczenia naszej granicy, że tutaj dostaną cały wikt opierunek i ludzie będą musieli ich utrzymywać, a jednocześnie stracą poczucie bezpieczeństwa, bo to są najczęściej młodzi mężczyźni z państw, gdzie no, na przykład trwa wojna. Więc to jest bezpośrednie zagrożenie. Proszę Państwa, to jest zagrożenie dla Polski. My jesteśmy jeszcze na przednówku czegoś, co się już zaczyna dziać, bo to już trochę lat od tego zaproszenia pani kanclerz dla wszystkich ludzi z całego świata. Chodźcie, chodźcie, my tu jesteśmy otwarci, my was willkommen. To już trochę czasu minęło. Zgodnie z przepisami będzie następowało łączenie rodzin. Bo zgodnie z traktatami, zgodnie z polityką Unii Europejskiej, ludzie, którym udało się pojedynczo dotrzeć, mają prawo ściągać swoje rodziny. W ślad za tym populacja zwiększy się. Czy ona się zdwoi, potroi, czy może nawet bardziej pójdzie w górę, ja tego nie wiem. Natomiast chciałbym wiedzieć, na przykład dziś, do takiego ośrodka jednego z 49, w jaki sposób będą relokowani ludzie i skąd? I w jaki sposób ci ludzie znajdą się w tym ośrodku? Czy to będzie casting? Czy to będzie rzut monetą? Czy to będzie świadomy wybór, że na przykład ktoś chce do Polski? Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Może Krystian Kamiński? No relokacja będzie polegała na tym, że jeśli Niemcy uznają, że 4 czy 5 tysięcy osób nie chcą, no to one będą relokowane do innych państw i tu już przypadkowo mniej bądź bardziej trafią. No ale wiadomo, że nie wybiorą osoby, które są tam zatrudnione, już się osiedliły, zbudowały sobie jakieś posady, tylko osoby, które się nie integrują, nie chcą tam być, z jakichś powodów nie pasują do ich społeczeństwa i te osoby nam przerzucą. W związku z tym, jakby to nie wyglądało, no to nie trafimy na osoby, które będą chciały naraz budować z nami cokolwiek, tylko raczej będą problematyczne i my będziemy mieli ich u siebie, będziemy musieli ich utrzymywać i będziemy musieli się zastanawiać właściwie co dalej.
bo problem jest też, no trafią do tego ośrodka, no i co ma się z nimi właściwie stać? Oni mają tam mieszkać rok, dwa lata, pięć lat, dziesięć lat, mają tam resztę życia spędzić. No, to jest tak wiele pytań i tak wiele niejasności wokół tego i tak wiele zagrożeń, że ja po prostu nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia, dlaczego te centra miałyby powstawać i dlaczego by miały przyjmować. Proszę państwa, w zeszłym roku o tej porze jeszcze, no ale to powiedzmy, że już wchodziliśmy w czas ciszy wyborczej, w związku z powyższym, no dokładnie rok temu byliśmy w ciszy wyborczej, to już tego tematu nie było. Ale mniej więcej gdzieś tam jeszcze na początku października, pod koniec września, czy w lipcu, czy w sierpniu, rozmawiałem, co prawda w innej stacji telewizyjnej i mówiłem o problemie migracyjnym. I mówiłem o tym, że pakt migracyjny staje się faktem. Wówczas posłowie całej opozycji, PSL-u, Hołowni, Platformy Obywatelskiej, Lewicy, przekonywali mnie i od czci i wiary wyzywali, twierdząc, że opowiadam głupoty, że wymyślam niestworzone historie, że w ogóle to jest całkowicie nieprawda, że jeżeli w ogóle do tego dojdzie, to będzie perspektywa co najmniej 10 lat. A ja miałem troszkę inne zdanie. I nie chodzi o to, że chcę sobie dzisiaj sam zrobić miło i powiedzieć tak, miałeś rację. Tylko chodzi mi o to, że ktoś próbował ze społeczeństwa zrobić debili. Panie pośle, do pana posła Strach. To znaczy, no ja jestem posłem 11 miesięcy, więc nie wiem, z kim pan rozmawiał, jaki był konkretnie rozmowy. Trudno mi komentować czyjś komentarz, więc ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że polski rząd jest przeciwny paktowi migracyjnego. Nie wyobrażamy sobie sprowadzania z zagranicy ludzi po prostu, bo oni chcą przyjechać. Jesteśmy temu przeciwni. Chcemy jasnej polityki migracyjnej. Świadomie nie chcę do Polski. Słucham? Mówię, wie pan, pan mówi, że tak, że polski rząd jest przeciwny polityce migracyjnej. Ja, jeżeli ktoś świadomie podejmuje decyzję z Chin, z Korei, że on chce jechać do Polski, chce jechać do roboty. Okej, bierzemy, bo chce jechać facet do roboty, wie, gdzie leży Polska, przynajmniej coś na ten temat wie. Natomiast jeżeli pan mówi dzisiaj, że polski rząd jest przeciwko tym, którzy chcą do Polski przyjechać, oni nie chcą do Polski przyjechać. Sami, dobrowolnie. Bo gdyby chcieli, to by przyjechali. Oni chcą do Niemiec, bo tam jest zasiłek wyższy. No. Kwestia migracji jest kwestią skomplikowaną. No trudno w tym momencie w jednym zdaniu, jednym komentarzu wyczerpać temat. No ja już tyle już się wypowiadywałem w tym momencie. No bujamy w tym momencie na czyichś wypowiedziach sprzed X lat. Tak mówię. A jak ja tu sprzed X lat? Ta raptem 12 miesięcy temu. No. 12 miesięcy temu. Temu była inna sytuacja niż teraz. Nie, ona nie była w żaden sposób inna. Ona była dokładnie, wypisz, wymaluj, taka sama. No znaczy, przepraszam, no była inna, bo rządziło PiS, a nie ten, koalicja, no taka duża. Nieprawda, panie redaktorze, zupełnie inna była sytuacja. W tym momencie mamy zupełnie inną sytuację geopolityczną. Wiele zmieniło wojna, to, że ona trwa już dwa lata. Wiele zmieniło to, jak się zachowuje Białoruś, że ona rzeczywiście zintensyfikowała ten napór zarówno na Polskę, jak i na Litwę, jak i na inne kraje, Rosja, także przecież na kierunku Finlandii. Panie pośle. Jest to naprawdę sytuacja jest dynamiczna. Ja uważam, że my powinniśmy mieć wspólnie ustaloną politykę migracyjną. To, co mówił pan Matecki, ja się z tym w pełni zgadzam. Chociażby tak w niektórych krajach jest na zasadzie punktów, że są kraje, które mają punkty za różnego rodzaju, powiedzmy, zawody, a inne mają ujemne punkty, na przykład za to właśnie, że do Polski dochodzą migranci nielegalni, więc wtedy mają na przykład punkty ujemne. Wiele państw ma bardzo różną politykę migracyjną. My przez ostatnie lata tej polityki nie mieliśmy, bo mieliśmy biedny kraj, że tak jak pan redaktor mówił, nie było zainteresowania Polską, jeśli chodzi o migrację, ale w tym momencie stajemy się 21. gospodarką świata, mamy dobre zarobki, mamy niskie relatywnie bezrobocie, więc po prostu rzeczywiście w tym momencie zmierzymy się z problemem migracji. Unia ma równe świadczenia. Panie pośle, Strach. Pan tak trochę jak pisowiec brzmiał, muszę panu powiedzieć. Albo pan tak, żyje tak, jedną nogą w PiSie, a drugą nogą poza PiSem. My jesteśmy trzecią drogą, panie redaktorze. I to wszystko wyjaśnia, bo ja panu powiem, jak było. Pan mówi, że było inaczej, aniżeli ja to przedstawiam. No to było rzeczywiście inaczej, bo ta wojna już trwa drugi rok w pełnym zakresie. I było inaczej o tyle, że rzeczywiście polska gospodarka się rozwijała. Miejsc pracy było pod dostatkiem i był rynek pracownika, a nie pracodawcy. No ale tak się jakoś dziwnie złożyło, że od na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy to się zmieniło. Tu ma pan w 100% rację. Zaczyna ubywać miejsc pracy i z rynku pracownika.
Nieprawda. W przyszłym roku planowane jest obniżenie bezrobocia poniżej 5%, więc takie są wskaźniki. Przepraszam, a jak wy to planowo chcecie zrobić? Bo tak, wie pan, z ciekawości, ja nie wiem, ja już mam tych 54 wiosen na... Chociaż nie, no panie redaktorze, dodaję. Boże. I rzeczywiście możemy to sprawdzić. No w tym momencie to nie, nie, ale to jest... ja wiem, ale wie pan, że my żyjemy w trochę innej... Przepraszam, mogę zapytać, ile pan ma lat? 42. No dobra, to ja mam 50 z kawałkiem. To nie żyjemy, zdaje się, w gospodarce już centralnie planowanej. Także ja nie wiem za bardzo, jak wy możecie zaplanować, jakie będzie bezrobocie. Kiedy... To są prognozy, to jest kwestia prognozowania. No ale wie pan, jakie są prognozy, że dodatkowo na przykład czytam, że w mieście Łodzi czy w województwie łódzkim to już pal licho, że Beko zwalnia, ale kolejne firmy zwalniają. I tamtych osób do zwolnienia jest już na dziś ponad 1500. I pan mówi, że przybywa miejsc pracy, ja twierdzę, że ubywa. Ja mówię o bezrobociu, a nie miejsca pracy. A ubywające jest... miejsca pracy to co to jest? No to jest różnica, bo jest kwestia demografii też i to jest kwestia tego, ilu jest chętnych do pracy, ile jest miejsc pracy, więc to jest bardziej skomplikowany proces niż tylko, że w jakiejś fabryce Beko ktoś na przykład zwalnia pracowników. Niech pan zapyta 4000 pracowników PKP Cargo, czy są chętni do pracy, czy trzeba ich wywalić na bruk? Krystian Kamiński. Trzeba wywalić na bruk, tak? Rozumiem? To jest pana stanowisko? Nie, to jest wasze stanowisko, bo wy prowadzicie zwolnienia grupowe w PKP Cargo dzisiaj. 4000 osób w samym PKP Cargo i kolejny 1000 osób w Cargo Taborze. 5000 osób z jednej grupy. Z jednej grupy. Do czego byście doprowadzili? Naprawdę wstyd, panie pośle, że tak doprowadziliście naszą spółkę. Wie pan, do czego doprowadziliśmy? Że w ostatnich dwóch latach spółka zarobiła 200 milionów. 200 milionów w ostatnich dwóch latach. Wstyd, panie pośle, że do tego doprowadziliście. 200 milionów. To ja rozumiem, że to jest dla was wstyd, bo spółki Skarbu Państwa, 20 największych spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie za pierwsze półrocze zeszłego roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zarobiło 11,5 miliarda złotych. Za pierwsze półrocze, kiedy wy rządzicie, straciło 300 milionów złotych. 12 miliardów różnicy. To jest wstyd. To jest wstyd. I dlatego musicie robić zwolnienia grupowe. W grupie PKP Cargo, w Poczcie Polskiej, w Neonecie, w Eurocashu, w Nokii, w ING, w Agorze nawet. Czytam tylko te spółki, które planują zwolnienia grupowe na ten rok. Na ten rok. Nie mówię o Rafako, które doprowadziliście do upadłości. Nie mówię o Beko. Nie mówię o dziesiątkach innych spółek w całej Polsce. Zresztą teraz już w portale się o tym rozpisują. Do czego doprowadziliście przez pół roku naszych rządów? Panie pośle, panu... Ale sekundę, panie pośle Strach, spokojnie. Do pana posła Moskala. Faktem jest to, co dzieje się w PKP Cargo. Tylko wie pan, może troszeczkę inny los by tę spółkę też czekał, gdybyście państwo zapłacili i wywiązali się z tego, jeśli chodzi o PKP Cargo, coście obiecywali. Czyli za przewóz tego węgla, którym się PKP Cargo zajmowało, miało mieć zapłacone. A wy dziwnym trafem, żeście im nie zapłacili. Panie redaktorze, a kiedy się odbywał ten przewóz węgla? Na przełomie 22 i 23 roku. Jak wypłacić rekompensatę, jeśli jest niezamknięty rok rozliczeniowy i nie da się podsumować kontraktu? To być może jakieś wytłumaczenie trzeba. Jest. Nie, to jest natomiast oczywiste wytłumaczenie mówię, gospodarcze. PKP Cargo obiecywali te pieniądze. Rząd, który objął władzę 13 grudnia od nowego roku, miał prawo i miał możliwości do tego, żeby wypłacić tą rekompensatę. Nie zrobił tego, ale nawet bez tej rekompensaty w 2022 i w 2023 roku łącznie ponad 200 milionów zysku w tej spółce. Poza zobowiązaniami. Panie, niestety jest różnica. Panie pośle, panie pośle Strach, pan teraz patrzy, bo ja po pańskiej stronie jestem. A wie pan, z drugiej strony PKP Cargo zostało uwalone w przewóz tego węgla i potraciło inne kontrakty. Oczywiście, bo oczywiście. Panie redaktorze. No to dlaczego nie dostali rekompensaty, się pytam. No. Powinni dostać w 2024 roku po zamknięciu kontraktów. Natomiast, panie redaktorze, niech pan sobie wyobrazi teraz sytuację, jaka będzie po tym, co wy robicie. Czyli po zwolnieniach grupowych i wyeliminowaniu PKP Cargo z rynku. Po co są spółki Skarbu Państwa? Że w momencie, kiedy pojawił się potężny kryzys, mieliśmy spółkę PKP Cargo, silnego przewoźnika, który potrafił stanąć na wysokości zadania i rozwiązać ten problem. Po rządach tych ekonomicznych analfabetów z Platformy Obywatelskiej, od Hołowni, z PSL-u i z Lewicy, będziemy mieli sytuację, w której jak przyjdzie kolejny kryzys,
to wy znowu staniecie i powiecie, nie wiadomo co robić, no nie ma jak, nie ma możliwości. No wyjdzie co, Tusk i powie, że ja wam wójta nie wybierałem, ja wam prezesów nie wybierałem. Proszę państwa, to będzie wasza strategia. Pan poseł Moskal mnie tak naprowadza, coraz bardziej naprowadza, bo zakładam, że czeka na to pytanie. A to może pan w takim razie też wytłumaczy naszym widzom, jak to jest, że spółka PKP Cargo dzisiaj ma być zastąpiona przez Deutsche Bahn, który wjeżdża na polskie tory, a właściwie on już na polskich torach jest od dawna, ale teraz będzie się zajmował przewozami tymi towarowymi razem z Ukrainą. Tą Ukrainą, której wy tak wysyłaliście i pieniądze, i sprzęt. Ja przypomnę, że tam wojna trwa od 2 lat. I dziwnym trafem Ukraińcy mają czas na to, że z jednej strony wojują, a z drugiej strony chcą jeszcze zawojować polskie tory. Jak to jest, jak mogliście do tego dopuścić? Panie redaktorze, bo jest jakaś taka dziwna prawidłowość, że jaka? Jak my rządzimy, to nam się różne rzeczy w Polsce opłaca robić. Na przykład opłaca nam się mieć swojego przewoźnika cargo, na przykład opłaca nam się budować centralny port komunikacyjny, na przykład opłaca nam się budować elektrownię atomową. Natomiast gdy rządzi ta ekipa, to nic się w Polsce nie opłaca. I opłaca się ukraińskim kolejom, w których zatrudniony jeszcze, nie wiem czy wciąż, czy do niedawna, ale za czasów naszych rządów był przecież pan Karnowski, związany z Platformą Obywatelską. Zresztą taki, można powiedzieć, wychowawca pana wojewódki, który dzisiaj prowadzi te zwolnienia grupowe w PKP Cargo. I jakoś tym się opłaca. Niemcom się opłaca. Również budować porty komunikacyjne się opłaca. A Polsce się nic nie opłaca. No to jest niestety takie myślenie postkolonialne, które łączy, i to jest chyba jedyna rzecz, która łączy tą koalicję. Pan poseł Strach. Miliarda na elektrownię atomową. Wyście nawet łopaty nie wypili pod tą elektrownię. To z lokalizacją. My robimy tą elektrownię. Na gdzie robicie elektrownię? Panie pośle, pan sobie żarty robi. Żadnej elektrowni nie robicie. 4,5 miliarda na tą elektrownię w budżecie ale, na 2020. Ale przepraszam, ale jak 4,5 miliarda, jak wy jeszcze lokalizacji, zdaje się, znowu nie macie? I skasowaliście wybraną jakieś analizy znowu robicie, no? Pozwolenia już są. Teraz w tym momencie rozpoczyna się kolejny etap budowy tej elektrowni na Pomorzu, więc będzie ta elektrownia, trzy reaktory. Gdzie? Na Pomorzu. Ale gdzie dokładnie? Chyba tak się nazywa ta miejscowość. Mogę przekręcić nazwę w tym momencie. Bo tam zdaje się ta pani wojewoda pomorska, ona zdaje się wstrzymała budowę tego, żeby robić jakieś badania dodatkowe. To jak z portem w Świnoujściu. Teraz ma niby w Ustce być. Jak z CPK. Panie redaktorze, PiS dużo mówił, ale nic nie zrobił. Tak samo było z armią. Wiele gadania. Proszę sobie przyjechać do Świnoujścia, zobaczyć. A ja jako, proszę państwa, zwykły obywatel. Między tymi wszystkimi partiami. Chciałbym, tak jak mówiła opozycja względem rządzących poprzednio, ja bym chciał na własne oczy widzieć, jak wbijacie łopatę pod budowę tej elektrowni atomowej. No. Zrobię sobie zdjęcie i panu redaktorowi wyślę. Panie redaktorze, jak mogę. Krystian Kamiński, błyskawicznie, bardzo proszę. Po pierwsze, nie ma co narzekać, że są zwolnienia grupowe w Agorze. To akurat powinno każdego cieszyć. Co do cargo, no problem był to, że ten przewóz węgla miał być finansowany z funduszu covidowego, więc tam przepływy finansowe, nie wiem jakie są i podejrzewam po prostu wyprowadzenie tego poza budżet było jednym z podstawowych problemów, który potem narastał z finansowaniem tego PKP Cargo, jeśli już wracamy do tej sprawy węgla, ale nie robiliście, co do pana posła z PiS-u, tu pana Moskala, no nie robiliście wszystko w interesie Polski, bo przypominam, że pozwoliliście też Ukraińcom wprowadzić zboże na polski rynek, czym wykończyliście polskich rolników, pozwoliliście na ukraiński transport przez Polskę i przewozy, które przejmowali, czym wykańczaliście polski transport. Także to nie jest tak, że robiliście wszystko, co się opłaca. Robiliście wiele rzeczy, które się opłacało z panią Panie pośle Kamiński, trochę gdzieś dzwonią, ale nie do końca tam, gdzie byśmy wszyscy chcieli, czyli na tej jednej konkretnej dzwonnicy, bo pan poseł Kamiński tak troszeczkę tymi faktami sobie poszermował. Panie pośle. Panie pośle, oni wstrzymali transport, zablokowali czego? Transport. Tak, ano tak zablokowali ten transport. Ale czego? No by to generalnie samochodów, tych składów ukraińskich, które miały przez Polskę przejeżdżać. W odwecie, przypomnę, poszła blokada granicy po ukraińskiej stronie i polscy przewoźnicy nie byli wpuszczani.
To miało miejsce. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie, tak? Mówimy o tej samej rzeczy, bo zboże jest zbożem i zboże nie szło samochodami, tylko szło koleją. Natomiast ja mówię o tym ruchu drogowym. No. Samo w Komisji Europejskiej prosiło o to, żeby mogły towary bezcłowo wjeżdżać do Polski, żeby ukraińskie zboże mogło wjeżdżać bez ograniczeń. Przecież pan bzdury gada. My prosiliśmy o to, żeby Unia uznała to, co wprowadziliśmy, nie czekając na zgodę Unii Europejskiej. I tutaj panu przeczytam. Dobra, Oskar Kida, musimy proszę państwa kończyć, tym bardziej... Nie, panie pośle, sorry, wie pan, Oskar Kida. Od 16 września 2020 roku Oskar Kida. Panie Oskarze, rozumiem, że pan rezygnuje ze swojego prawa do głosu na rzecz kolegi Moskala. Bardzo proszę. Absolutnie, panie redaktorze, no ja po prostu wiem, że jak mówią panowie we dwóch, jak się dołączę na trzeciego, nic nie będzie słychać. Ja tutaj bardzo dużo wątków chciałem tak na szybko poruszyć. Trzy. Pierwsze to wrócić na chwilę do tego paktu migracyjnego i powiedzieć, panie pośle, wy sobie możecie chcieć albo nie chcieć przyjmować tych migrantów, ale jak wejdzie pakt migracyjny, to będziecie, nie będziecie mieli wyboru, będziecie tylko zmuszeni, będziecie musieli albo ich przyjąć, albo opłacić. Teoretycznie wykupić, przy czym Unia może taką opcję skasować tego wykupienia się, więc tak czy siak trzeba będzie ich przyjmować, a wy jeszcze dodatkowo uznajecie, że prawo unijne jest nad polskim, więc nawet nie ma jak za bardzo się chociaż tego też, zablokować. Chociaż też było śmiesznie, bo były takie co najmniej trzy rozmowy, taka stacja telewizyjna robiła z panią tą Johansson bodajże, ona tak, się nazywała, ta komisarz, i pani Johansson na wszystkie świętości się zarzekała, że to nieprawda z tym paktem migracyjnym w ogóle. Tak. I że Polska będzie z tego zwolniona. No. To jest drugi wątek, ta wiarygodność. Bo to jak było z zaporą na granicy, już ustaliśmy, że oni wszyscy tego nie popierali oprócz PSL-u. I dokładnie było to samo było w przypadku Platformy, jeżeli chodzi o europejski tam fundusz, to europejski dług, który wy nazywacie Krajowym Planem Odbudowy dla niepoznaki przeciwnika. Bo pan się tu chwalił, że to jest wasza zasługa. Przypomnę, że Platforma też nie poparła w Sejmie głosowania nad KPO. Nie chcieli wprowadzenia tego przecież do porządku prawnego. Więc to taka ich zasługa o koalicji 15 października, jeżeli chodzi o KPO. No i trzecia rzecz, i to jest chyba najważniejsze odnośnie tego referendum, o którym rozmawialiśmy. Tutaj pan poseł się zarzekał, jak pan redaktor powiedział, że Tusk uroczyście unieważnił, że to nieprawda. Znowu wyjdzie się czepiąc słówek. Panie pośle, referendum nie jest ważne, kiedy weźmie w nim udział 51% uprawnionych do głosowania, tylko jeżeli wejdzie ponad połowa, jest wiążące. Ono jest ważne dlatego, że tak orzekł Sąd Najwyższy i tutaj, którego wy nie uznajecie zupełnie nielegalnie i wbrew faktom, na całkowicie kłamliwych podstawach. I to jest bardzo istotne, bo to zagrożenie wewnętrzne jest równie ważne jak zewnętrzne, nie tylko zagrożenie granic, ale też tu od środka. Państwa marszałek Sejmu konsekwentnie uważa, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie istnieje, nie jest sądem, co jest totalnie w ogóle totalnie naciąganą argumentacją, ale on to robi tylko jak to wam nie pasuje. Bo jak wam pasuje, to niech nam wam powie, do kogo wyście się odwołali, jak Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła wam sprawozdanie finansowe i przez to straciliście prawo do pobierania subwencji. Do kogo wnieśliście odwołanie? Do kogo poszła skarga? No do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzekła o ważności wyborów, to też wam pasuje, bo to też fajnie jednak mieć ten mandat zupełnie niepodważalny. Ale jak orzeka o mandacie Kamińskiego i Wąsika, o nie, to nie jest żaden sąd, to w ogóle nie jest, tam są przebierańcy w togach, nie ma żadnego sądu. Ale... tak jak powiedziałem, jeżeli jest ważność wyborów, to wtedy jest okej. Okay. Jeżeli jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, która ma sygnaturę P1/23, gdzie sąd zadaje bardzo ważne dla ludzi pytanie, to pana marszałek się podpisuje pod pismem, i to każdy może sobie sprawdzić na stronie, którym twierdzi, że tam spełniono przesłankę podmiotową, bo nie ma wątpliwości, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest sądem w rozumieniu polskiego prawa. No to wtedy to jest sąd, ale no niestety akurat w przypadku Kamińskiego, Wąsika, w przypadku takich rzeczy to już sąd nie jest. Tam są przebierańcy w togach i neosędziowie. Weźcie wy się wreszcie ogarnijcie. Nie ma żadnych neosędziów. To są sędziowie Rzeczypospolitej powołani przez prezydenta, a nie przez żadne KRS, bo to też się warto nauczyć. I oni mają legalne prawo orzekać, a wy, kwestionując legalne, konstytucyjne organy, Sąd Najwyższy, KRS, prokuratora krajowego i tak dalej, zwyczajnie niszczycie to państwo, doprowadzacie do chaosu i tak nie może być, bo my mamy wojnę za granicą i jeżeli mamy chaos wewnątrz, to jak my się mamy w ogóle przygotować, on o tym mówił, jak my się mamy przygotować do tej wojny, jak wy generalnie rozwalacie państwo od środka. Nie może tak być. To z tymi pytaniami. Zostawiamy państwa, nie polityków, politykom dziękujemy. Dobrego dnia życzymy, za moment kolejni goście.